Cześć, serdeczna strzałęcia, ja jestem Jay Bartek i już mi przerywają moje powitanie. Pierwszy raz gram z tym człowiekiem, już chyba ostatni. I rozwaliła mi się siekiera, więc nagrywamy Don't Starve we trójkę. Dobrze, przywitajcie się, kumple. Siemanelo, z tej strony Wołko. Dokładnie tak. Możecie nas pokazać na Rysztur. Też będziemy. Właśnie, bo oglądacie nas na przykład, z wielu powodów możecie nas oglądać. Na przykład, bo jestem przystojny i chcecie mnie pooglądać na kamerce, bo ich nie widać. Albo na przykład macie gdzieś głęboko z tyłu i w głębokim poważeniu Rysztur i wolicie lepszych youtuberów, skromnych, małych, ale wielkich, tak? I oglądacie, tak? Więc oglądajcie, tak? Będzie się działo generalnie. Muszę powiedzieć tak. Jeden z tu obecnych jest wielki. Nie tylko wielki, ale też sexy. Ta jedna wielka czarna niewiadoma. Ej, patrzcie, to nazwę, ból. Bierę miód. Nie! Nie wiesz. Ja uciekłem. Jakie mam to się? Nie wiem, może F naciśnij. F na... F. No może nie możesz. To zbieraj, co tam zbierasz. Pozbieraj sobie kwiatki jak Natala albo co. My tam się zajmiemy graniem. Czasy mówią, że nie dasz rady. Ja nie wiem. Ej, jak to, żeby zrobić ten kirof chyba? Kaktus. A czemu oni nie zrobili tak, że patrz, jak dodali pływanie, to czemu nie mogę zrobić na przykład w Don't Starve takim normalnym też pływanie? Może też z widzami, nie tylko ze samym sobą. Tak? Co wiem, możecie napisać, czy chcecie kolejny odcinek? Jeżeli tak, to ma być... Dobra, że tak powiem, już tego próbowałem, nikt nie napisał, więc nawet nie próbuj. Ucz się na moich naszych błędach. Dobra, 10 lajków w górę i na tyle, czy nie macie... To są wilki. A tak. Ja pamiętam, kaktusy też pamiętam. O, jak pierdolę. A ja myślałem, że nie tylko jest wypadnie. Don't Starve... Jak się wyglądasz? Nie, Don't Starve rażej ci nie wypadnie ten kejsik. Ale nie chce się, bo wyroczy... Ja wam mogę opowiedzieć historię życia przy okazji tego kawałka, tylko pewnie mi zaraz... White Nega mi zaraz przerwie, znaczy Black Nega. Ten. Nie. Black Nega... Black. Ten. I byłem sobie u fryzjera, jest to zresztą można zauważyć. Siedzę i patrzę, mam jakieś takie włosy troszkę krótkie. Ja mówię, proszę pani, ja bym poprosił dłuższe te włosy. A ona mówi, że się nie da. Ja mówię, jak się nie da, to pani jest fryzjerką, pani powinna umieć. A ona mówi, ja nie umiem. I się wkurzyłem, wyszedłem. Tak było. I przestanę teraz za krótkie włosy. No to teraz wyglądasz tak jak rudy łysy z Brazers trochę. Czy jeszcze nie tak? Nie tak. Marchewkę? Generalnie trafiliśmy na jakiś taki do kitu świat. Ale może iść tam w pobliżu tej pustyni chyba, bo tam króliki są. I tam się osiedlić. Biegam sobie gdzieś. Ja tylko za Bartkiem. On mnie śledzi ciągle. Szkoda, że nie ma tego moda. Bo... Ludzie, zapraszam was też na mój kanał, bo trochę już się rozwijać zaczynam korporację. Korporację. On zginie na początku odcinka. Skąd się tutaj tyle wzięło? No to wyjść z kamiennego biomu, a nie. Bartek, gdzie idziemy? A mi chodzi o pszczoły. Przed siebie. A, pszczoły! A ja nie wiem jak stąd wyjść, one mnie otoczyły. Weź, czekaj, damy się od tylca. O, udało się. Ciekawe. Dobra, idziemy przed siebie, generalnie szukamy fajnej miejscówki. Co? Da się. W którą stronę poszliście? Czekaj, zaraz ci powiem. Znajdź! Tak na prawo i lekko w górę od portalu. Na prawo i lekko w górę. Tak. Ale chyba wrócimy, bo tu nie ma nic fajnego, tam się trzeba przy tej pustyni. No jak to nie ma fajnego? Ja to jestem. Przez jaki? Przez ten z wilkami. Znaczy się nie, ja tam tylko zahaczyłem, ale poszedłem dróżką taką. A, to nie dróżką. Kuba, ty już kupiłeś bilet?
Nie. Właśnie, więc możecie nas spotkać na Rich Tour, to tak, kupujcie właśnie bilety specjalnie z tej okazji. Jak jeszcze nie mieliście żadnego powodu, to to jest najlepszy powód. Aleks, generalnie ty nie biegaj tak sobie, tylko zbieraj te patyki i trawy, bo ci się mogą przydać. Mogą ci się przydać kiedyś te trawy. Co? Nie. Tam jak będą takie ule, chyba 5 czy dużo tych uli będzie. No. Czekaj, chodź, Aleks, się z nim spotkamy. O, tu kamienny biom jest. Po drużce. Ale ja już nie jestem na drużce. Ale fajnie biegniemy razem, tak. To czekaj, stój. Takie papuszki, nie rozłączki. Tak, tak, dokładnie. Takie papuszki, nie rozłączki. Dokładnie, czekaj, tak. Dobrze biegniemy. O, jestem, widzę cię gdzieś tutaj. Ale jako. Mogę sobie zmienić jakoś ten tryb, żebym inaczej patrzył, bo tak niewygodnie. Nie wiem, no, o co ci chodzi. Dobra, ja robię to ognicho. Jezus, kurde, ożywienia trochę wprowadza ten człowiek nasze. Nasze tu. Dwóch na raz! Męski trójkącik. Dobrze. Dokładnie tak. Dokładnie tak! No ustarność! Okej. Okay. A czemu ja jem, jak ja jestem głodny? Jestem głupi. O, tak wyglądamy. Patrzcie teraz, ja pójdę zaraz w ciemność, nie boję się konsekwencji, ale jeszcze poczekam chwilę. Naładuję się światłem. Czekajcie, czekajcie, już prawie, już prawie. Już prawie? Już prawie? Poczekaj jeszcze moment. Już. Bardziej to chorobę się leczy. Dobra, już biegnę. Patrzcie, pobiegłem w ciemność. Ha, widzicie? Przetrwałem. Ognisko weźcie! Weź sobie ognisko jak chcesz. Możesz sobie je wziąć. Nie śmiejcie się ze mnie, ja tu jestem amatorem. Coś nam się wołko wyciszył. Ej, zio, mój. Coś się u niego stało złego? Nie odpowiada? Jestem. A. To bądź. Dobrze. Zauważycie, że słowo kupa, a kuba ma różnicę. Kupa. Rzeczywiście. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. No właśnie wiem. Ej, sio, musisz znaleźć drogę. Kurde, nie, to naprawdę nic nie ma. Trzeba wracać tam, gdzie była ta pustynia. No tu ludzie może chcą, żebyśmy z nimi rozmawiali, a to tak samo jest. Nie ma. Nie ma. Ludzie nie chcą. To nie ma to takiej piosenki, co nie ma mocnych na Mariole. Ciężkie życie youtubera. Dobra, generalnie. A jak to się mówi dzisiaj, jak to się nazywa, no ciężkie życie. Generalnie tutaj po odcinku z sucharami mam dalej towar, więc mogę sobie tutaj zajadać. Kuba, ty to podniosłeś? Podpalę albo nie. Muszę sobie tam. Te suchary takie dziwnie słodkie są. Dobra, ale. Kurde, gdzie my? Jezus. Gdzie ty jesteś? Ja wracam tam na tą pustynię, gdzie byliśmy wcześniej. Tam się trzeba osiedlić. Tam na początku. No. O, tu są żaby. Żaby. Ja ty mała bardzo mała mamka jest. Ej, kurwa, nie odpalę. Dobra, ja już wiem, gdzie można łowić ryby. Ej, kupa, jak ty masz fajne, jak to? Jak to się nazywa, takie na głowie, nie? Taką wiązankę, o. Też mam. A ja nie mam. W ogóle, Aleks, powiedz mi, co ty masz w ekwipunku? Aleks, co ty masz w ekwipunku? Itemsy. Jakie? Aaaa, kilka pułapek. Okej, okay, dostałem. Patrz, Aleks, co mam za sobą. No, co to jest? Zazdrościsz mi, co? Chestera znalazłeś? Co, za swoją rodzinę są? No. A, jak... Tak? Chyba, tak o, gdzie ja tu stoję, nie? Ty tutaj gdzieś bazę tak można postawić. Ej, ile trwał ci odcinek już, bo to chyba trochę za długo już. Rzeczywiście za długo. Takie tam 9 minut. Ej, za długo już. Dobra. Tu gdzieś widziałem skały ze złotem, ale jakoś nie mogę ich teraz znaleźć. Kupa, leci z dupy. Bupy, debilu. Nie myślę. Oj,
ja jestem JP, nie zabronisz. Dojedziemy cię. Tak. Okay. A ja jeszcze pójdę sobie w dół. Ale tak na bezkim. Nie! Nie jest. Ten odcinek możemy uznać najśmieszniejszych ze wszystkich. Tak, dokładnie. Im więcej osób, tym śmieszniej generalnie jest. Tak bym to powiedział. Dobra, teraz tylko trzeba nagrać z Aleksem Paramilą. Wtedy będzie śmieszny. No. Żabę. Z Mohambi nie lepszy. Co to jest tak. Teraz moje imię, kurde? Trzeba było powiedzieć, że to nie twoje imię. Ale już się zdradziłeś. To nie twoje imię. Jak... Ludzie, wiecie, że jesteśmy w JP? Specjalnie dla was w środę jedziemy w dnie szkolne, jedziemy na specjalne liczby. O, ale dziura się zrobiła! Co? Bo się strać chciała, i że na przykład wyszła łazienka, już tak otwiera się i już wysrać, nie? Bo ty gówno za to chodzi. Dobra. Ja stawiam science'a. Mi się nie chce. Też się nie chce. Albo mi się nie może, hehe. Panowie, właśnie będziemy nagrywać odcinek, bo ja tutaj naukowiec jestem, więc muszę się chyba pouczyć też. Zastanawiam się chyba w CS-a powrać. Ja też muszę się pouczyć. No, ja też, naprawdę muszę się pouczyć. Dlatego 10 minut to jest wystarczająco długi odcinek. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco. Nie! W życiu! Kuźwa! Co? Nie! Nasz czas. Trzeba było mówić, to ja bym powiedział, że ja tylko 5 minut, 10 zostanę, to bym... A i dobra, ja science'a postawiłem. Co? Science machina. A gdzie? Tam, gdzie ci pokazywałem. A. No a ile wyszedł na roczny? Bo ja tu naukowiec jestem. No z 20 minut, no. Coś taki narwany. Gdzie to? No, czemu ja mam tak mało kamieni? Co ja zbieram? Gdzie science machine? Tam do góry trochę. To jest nitro. No chłopaki, ja muszę chyba już kończyć. No sam musisz kończyć, kuźba, przyraz i będzie kończył. No naprawdę, no. Ja przez ciebie mam teraz nie rada kłopoty. Też mam kłopoty. Nie musisz kończyć, ogarnięty. Muszę kończyć. Sam jesteś, sam musisz kończyć. No muszę naprawdę kończyć. Słuchajcie, łapkę w dół dlatego, ale nie pod tym odcinkiem, tylko jak będzie następny u niego. To, dzięki za grę. Ta, w żyć. No na razie. Nie ja nie wiem po prostu, więcej z nim nie nagrywamy. Bo wiecie, że on dłużej więcej czasu spędził na znalezieniu serwera niż na graniu. Taka prawda. Ja nie wiem. Wyszedł sobie z kanału. Nie, zapomnijcie o subskrypcji na jego żałosnym kanale. Tak, dokładnie, a suba. Nie subskrybujcie, dajcie łapkę w dół pod każdym filmikiem. Dobra. Kurde, masz jednego kamienia? Gramy dalej według? Gramy. No cóż przecież, ja powiedziałem, że będę jeszcze pół godziny, to można 20 minut chociaż. Ej, dobra. Nie masz kurde. Daj kamienia. To możemy się teraz z naszego Mohambiego... O kurde. O kurde? Halo! Ja postawię tutaj. Ja mam bumerang, nie? Nie wiem, do czego to służy. Chcesz 5 patyków? Dam ci 5 patyków, masz. Nie tu telefon, nie upadł. Jakiś creeper do mnie pisze. Tak. Ja sobie tu posadzę coś, żeby nie było, że nas zaraz drzewcy jakieś pozabijają. Tak, więc seria wróciła, jakbyście nie widzieli. Nagrywamy po raz kolejny. To jest jedna gra, która tak często się pojawiła. Kurde! Ta sadzonka gdzieś jeszcze muszę posadzić. No nie pozdrawiamy Mohambiego. Zdecydowanie nie. Chyba nie chcę być wypróbowany. Szczerze, ja naprawdę to mówię. Naprawdę tak było, że on 15 minut szukał tego serwera. Bo jest takim trochę nowym. Mhm, tak troszeczkę.
Ale moi mili widzowie, mam dla was konkurs do wygrania Don't Starve Together Beta. Jedyne co musicie zrobić, to wpłacić 40 zł. 40 zł zaliczki. I wtedy możecie wygrać na. To jest wpisowe. Wpisowe takie. Musicie. Kurde. Wpisowe. Prosto do was wygrywa. Kto pierwszy wpłaci, ten wygrywa, tak? I o. Właśnie tak. Dobra, już stałem ognisko obudowane, tu już będzie full kultura. Mam wluj patyków i wluj trawek, więc... A, jeszcze jeden konkurs. Do wygrania Wormsy. Jeszcze w pakiecie z tymi Wormsami, z Donserwem, tam co chcecie wygrać, to macie jeszcze zagwarantowaną możliwość zagrania z nami. O, właśnie, właśnie. I Wormsy 20 zł, tak? A. Płatki początkowe i wtedy wygrana. Gra kosztuje 20 euro, więc jest o co walczyć, jest o co walczyć. Naprawdę. Robię sobie backpack. Ja mam 34 patyki i 36 trawy. Ja mam 34 patyki i 31 trawy. Chyba ustawiam ognisko obudowane. Kończy mi się drewno powoli. A nie, nie kończy. Ani trochę mi się nie kończy. Poustawiam pułapki na króliki, bo nie ma co jeść. Albo w sumie nie poustawiam. Dobra, chyba trzeba rozpocząć jakąś dramę. Najlepiej z Mohambim. Of course. Co by tu jeszcze? Ja swój bumerang. A może tym bumerangiem można bić? Ja zaraz zobaczę. Tu po coś podkładam i spróbujmy. Mam bumerang. Huu! O ja. Co się stało? O fak, o fak, o fak, o fak, o fak. A ja jestem tym. Ja jestem tym. Ja jestem tym robotem, on traci HP. Dobra. Dobra, mam kapelusz. Czapka coś daje? No ta czapka pozwala ci ten. Jak to? Ciepło i suchość daje. Patrz, patrz na to, patrz na to. Patrz. Tylko, że dostaje jak wraca. Ja dostaję HP jak ten bumerang wraca, ale mogę nim rzucać. Patrz. Tylko już prawie się skończył, pa. Dobra. Easy. Kudy mi się kończył. Nie chcesz ten? Trochę tych? Borówek, bo już mam na pomarańczowo. Zaraz mi się zepsuje. Tak, tylko bombony jeszcze. U mnie już są zielone. Serio? No, by się połączyły z... A. Żywi. Nie no, już nie jest tak zabawnie jak wcześniej. Nie jest tak zabawnie. Pewien nieśmieszny bardzo i głupi, i krótko grający i nagrywający youtuber wyszedł. Dokładnie tak. A jego głupota na dworze by się trzyma. Więc pod tym filmikiem możecie mu zostawić łapkę w górę, ale pod jego już nie. Tak macie zrobić. Jeszcze tu posadzę coś. A i mam do tej informacji, Bartek. Tak? Pewna Agata X Agata powiedziała, że nie będzie nam dawać łapek pod filmikami. Serio? Nie pozdrowienia dla ciebie, Agata X Agata. Wybieramy w Chińczyka. To kibicowałem dla Kasi. A. Tak było. Kurde. O, tu jest portal, jeszcze sobie skoczę. Skoczyłem sobie. Co teraz? O, tu ktoś zginął. Nie, to jest to największy problem w tej grze. O, mam włócznie chyba, tak? Dobrze mówię? A nie! Ej, tu komuś włócznia przez ryj przeleciała. I tak leży teraz. Poszedł sobie. Poszedł sobie z witaj kumplu. Jest prawie bóg chcesz, rzucę smoke, a minimalizujesz go. Jesteś na wizji, nie? Jesteś teraz na super odcinku. Walko, posłuchaj. Rzucę smoke'a, rzucasz CS-a i nie widzisz smoke'u.
No, nie wiesz smaków, tak? Ja to tak miałem już wcześniej. No, pamiętam. Wszyscy tu mam przecież. Ja, koleś mówił, że ci ty mówisz, że mogę to trochę rozkazać. Przywitajcie się z Dawidem. Ja to jest przeciwna. I z Harzem. Ale nie, że tego ogólnie. Poszedł płakać, bo... No co? On po 9 minutach odcinka stwierdził, że jest za długi i już trzeba kończyć. Typowy taki. Dobra, żegnam YouTube, żegnam przecierów, powodzenia życia. Nara. Żegnam. Nie widzicie? Tylko u nas takie rzeczy. Dokładnie. Czyli próbuję wiesz, takiego nie zobaczyć, że to jest bardzo pewne. Widzicie, jakich plusów się dowiadujecie tutaj? Dobra, to ja myślę, że jako ten odcinek już powoli przestał być śmieszny, to można go zakończyć pozytywnym akcentem, jakim jest mój uśmiech. Więc do widzenia, cześć, łapka w górę.